Zespół Szkół nr 6 imieniem Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju wziął udział w targach innowacji gospodarczych i naukowych INTARG w Katowicach. Grupy nauczycieli i uczniów zaprezentowały 4 projekty pobudzające kreatywność i innowacyjność nauczycieli i uczniów technikum. Parę dni temu w sobotę odbyło się rozdanie nagród w Katowicach na INTARG Katowice 2010. Nasza szkoła zdobyła tam medal w kategorii informatyka. Nasi nauczyciele, dokładnie było ich kilku, 4 nauczycieli, którzy przygotowali swoje projekty. Były to projekty bardzo różne, mianowicie projekty z zakresu, jak powiedziałem wcześniej, już informatyki, ale także elektroniki, elektryki. Taka jeszcze jedna lekcja, która się nazywała Lekcja naszych marzeń, multimedialna taka wersja Lekcji naszych marzeń. No i tam właśnie zdobyliśmy ten złoty medal. Komputerowy system agentowy wspomagający podejmowanie decyzji w inwestycjach giełdowych otrzymał specjalne wyróżnienie. Został nagrodzony medalem. Projekt realizowali pod kierunkiem Marcina Mazura uczniowie Jakub Król i Jakub Syty. Medal otrzymaliśmy za komputerowy system wspomagający kreatywność w podejmowaniu decyzji giełdowych. Jest to program służący właśnie do wspomagania osób, które nie mają zbyt dużej wiedzy lub zbyt dużego doświadczenia w inwestycjach na giełdzie. I ten program im wskazuje możliwość właściwego wyboru, wyszukania takiego portfela akcji, czy też takich spółek, które dają możliwość wzrostu i pozyskania pieniążków. Program ten składa się z 3 modułów. Jest to program, który pobiera dane z giełdy i z opóźnieniem 15 minut i następnie mamy tam około 100 tysięcy złotych wirtualnych do zainwestowania. I pozostałe 2 programy wspomagają właśnie kreatywność, podpowiadają, w jaki sposób można te pieniążki zainwestować i uzyskać sukces na giełdzie. Prace nad tym programem trwały około pół roku. Jest to już stricte prace związane z programistyczne. Wcześniejsze prace, analiza czy też wyszukiwanie jakichś kreatywnych aspektów tego wszystkiego, to jest około 4 lat pracy związanych z, powiedzmy, takimi ogólnymi rzeczami właśnie, żeby ten program stworzyć. Jednym słowem, udało się Panu trafić na bardzo kreatywną grupę uczniów i ciężka praca Pana własna. Tak, na pewno. Bardzo dużo tutaj można zawdzięczyć uczniom, którzy świetnie się spisali programistycznie. Program wykonali, aplikację utworzyli. No, wydaje mi się, że no, na fajnym poziomie. Proszę powiedzieć jeszcze, skąd pomysł na taki, a nie inny program? No jest to akurat też program, który jest wspomagany przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Tam doktoryzuje się i jest to po prostu jeden z elementów pracy doktorskiej. Może nie dlaczego, ale jak to się dzieje, że takie młode osoby interesują się takim, a nie innym przedmiotem i mało tego zdobywają tak duże sukcesy? Może wynika to z tego, że z kolegą interesujemy się programowaniem od bardzo wielu lat. Dlatego też wybór takiej szkoły i w związku z tym, że nasza szkoła podejmuje wiele różnych akcji w wielu miejscach, chcieliśmy zaangażować właśnie w to życie szkolne, w życie informatyczne, ponieważ jest to naszą pasją. No i powiedz tak w skrócie, co udało Wam się zrobić? Wcześniej Pan Marcin Mazur właśnie opowiadał, jakie programy zrobiliśmy. Także no, to udało nam się zrobić właśnie te programy, które wspomagają kreatywność, jeżeli chodzi o giełdę, a jeżeli chodzi o inne rzeczy nasze, to także mamy tego mnóstwo różnych rzeczy. Czy dużo czasu poświęcałeś w domu poza godzinami lekcyjnymi na tworzenie tego programu? Tak, ale nie tylko w domu, ponieważ na zajęciach tak jakby pozalekcyjnych zostawaliśmy z panem profesorem Marcinem Mazurem właśnie i z kolegą. Omawialiśmy różne szczegóły, programowaliśmy ten program, ale także w domu spędziliśmy na nim wiele czasu. To było pół roku takiej rzetelnej roboty, w tym miesiąc taki naprawdę konkretnego programowania, bardzo takiego dzień w dzień. I ostatnie moje pytanie, powiedz, dlaczego to robiliście? To jak wcześniej wspomniałem, robiliśmy to ze względu na to, że lubimy się angażować w życie szkoły, jeżeli jest jakakolwiek możliwość pokazania swojej wiedzy informatycznej, to jesteśmy jak najbardziej zainteresowani. Elektroniczna lekcja Twoich marzeń, czyli projekt pani Barbary Halskiej i podopiecznych Bożeja Michalczyk, Michała Kurek i Tomasza Dubiel. Stworzyli oni wirtualne zajęcia ze specjalizacją administracja w zawodzie technik informatyk. Ja przede wszystkim pomagałam młodzieży praktycznie przy 2 projektach. Udostępniałam salę, patrzyłam, jak te projekty są realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to ja jestem nauczycielem, który pragnie, aby młodzież uczyła się poza
zajęciami lekcyjnymi jeszcze w domu, a żeby ich zmusić do nauki w domu, to musimy im tą naukę zrobić przyjemną. No i tą przyjemną nauką jest moim zdaniem nauczanie przez internet, tak zwany e-learning lub blended learning, połączenie tego tradycyjnie w szkole plus zadania w domu przez internet. No i ja chciałam takie przykładowe lekcje zrobione przeze mnie, czy również przez moich uczniów, bo moi uczniowie również na zajęciach muszą samodzielnie przygotowywać różne krzyżówki czy zadania z tej tematyki, z lekcji nie tylko informatycznych, ale na przykład z chemii, z biologii, z geografii, po to, żeby nauczycielom pokazać, że tak też można zrobić lekcje i dzięki temu ta lekcja jest bardziej ciekawa i zajęcia są też również bardziej ciekawe. Więc to było generalnie moje główne zadanie, a poza tym no, pomoc przy organizacji targów i załatwienie sprzętu, bo tutaj mamy terminale, które są wypożyczone od firmy, z którą współpracujemy i staramy się realizować projekty informatyczne. Proszę powiedzieć coś o procesie realizacji tych projektów. No to wiadomo, najpierw trzeba było wybrać, jakie tam będą projekty, później trzeba było ustalić, które osoby będą brały udział, prawda? Czyli dobór młodzieży, bo to jest też również bardzo ważne. I no, zaangażować się razem z nimi, czyli poświęcić trochę czasu swojego prywatnego po to, żeby te projekty były na wysokim poziomie, co mi się wydaje, że nam się bardzo udało, dlatego że projekt chłopaków i kolegi zdobył medal. I co to był za projekt? Proszę w skrócie powiedzieć. Mój projekt to było przede wszystkim elektroniczne lekcje, tak? Czyli wspomaganie zajęć metodą elektroniczną, przygotowanie tych lekcji w narzędziach darmowych. To jest Exe e-learning, Hot Potatoes. To są dwa programy, plus jeszcze wirtualizacja zajęć specjalizujących, czyli jak młodzieży umożliwić dotknąć fizycznie każde oprogramowanie, przy okazji niszcząc sobie pracowni. Multimedialne Laboratorium Wysokich Napięć to tytuł kolejnego projektu. Opiekunowie Dariusz Radajewski i Krzysztof Smyczek zaangażowali uczniów do pracy nad stworzeniem programu komputerowego opartego na rzeczywistym Laboratorium Wysokich Napięć. Uczniowie realizujący projekt to Damian Malinowski, Patrycja Wala, Marcin Grygierek i Robert Gajda. Jest to kolejny program, który prezentowaliśmy na targach. Jest to taka technologiczna innowacja. Tutaj pomysłodawcą muszę wspomnieć, że był pan dyrektor Smyczek, który zaproponował informatykom w naszej szkole wykonanie takiego programu do symulacji właśnie laboratorium, które fizycznie znajduje się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i jest laboratorium bardzo niebezpieczne z racji właśnie takich napięć bardzo wysokich i tutaj w tym laboratorium obowiązuje szereg różnych przepisów, same ćwiczenia są bardzo trudne do przeprowadzenia i chcieliśmy tutaj razem z informatykami stworzyć właśnie program, który pozwoli symulować te badania, a jednocześnie uczyć pewnych zachowań w tym laboratorium. I jest to program, który wykorzystuje stosunkowo nowe technologie grafiki 3D. Tutaj zainteresowaliśmy tym uczniów. Do tej pory wykorzystywana z reguły ta grafika była tylko z grami, a tutaj program dydaktyczny, jednocześnie program, który pozwala nauczyć pewnych zachowań bezpieczeństwa i na pewno wpłynie na poprawę jakiejś jakości przeprowadzania tych badań. No i program ewoluuje, bo już w ubiegłym roku zaczęliśmy pierwszy projekt, powstał i Daniel Malinowski, uczeń, absolwent już naszej szkoły, zaczął ten program, a teraz uczniowie, którzy myślę, że zaprezentują za chwilę program, to oni kontynuują ten projekt i będzie dalej cały czas rozwijany. Myślę, że na kolejnych targach może będziemy mieli okazję jeszcze bardziej realistyczny program przedstawić. Ale rozumiem, że te targi i ten program to jednak mimo wszystko duży sukces. No myślę, że tak, oczywiście tutaj w tych kategoriach myślę, że na pewno wielki sukces, dlatego że bardzo dobrze byliśmy odbierani na targach, uczniowie mogli zobaczyć, czy w zasadzie mieli okazję przekonać się, że ta ich praca to nie jest taka praca tylko dla jakichś ćwiczeń, dla oceny, tylko ona rzeczywiście może służyć później i mogą powstawać naprawdę zaawansowane projekty, które znajdują szerokie uznanie, myślę.